Gratulacje przede wszystkim, nowy Mister Polski 2019. Jak się czujesz? Już emocje trochę opadły, czy jeszcze wciąż nie? Już teraz po nie pamiętam której rozmowie trochę opadły, więc doceniam to i nawet ciągle czuję mega zaskoczenie, bo nie do końca byłem przekonany, że mogę ten tytuł dostać. Jest bardzo dobrze, jest super. Ale sam powiedziałeś, że czułeś, że masz szanse większe niż pozostali panowie. Tak, powiedziałem, że nie to, że większe, ale czułem i wiedziałem, że mam możliwość na ten tytuł. Dlatego nie dałem za wygraną i od początku z castingu, od początku zgrupowań walczyłem o to. Ale też od początku całego wydarzenia miałem swojego faworyta, z którym stałem właśnie w top 3. I kiedy stanąłem z nim na tej scenie, jakby byłem przekonany w 100%, to jest właśnie on, ten mój faworyt. Wojciech? Że Wojciech, dokładnie, że Wojtek, pozdrawiam Wojtka. A tu bardzo miła i pozytywna niespodzianka. Proszę bardzo, ale teraz twój czas nastąpi. Kuba Kucner powiedział, że Mister powinien mieć plan na to, co będzie robił przez ten rok. Czy ty już masz jakiś plan? Tak. Mam na pewno mały plan. Nie chcę pozostać tylko i wyłącznie Misterem. Nie chcę być tylko i wyłącznie tytułem, tylko chcę jakby pokazać swoją osobę całej Polsce. Chcę godnie ten tytuł reprezentować, a przede wszystkim na swoim przykładzie, na swojej przeszłości pokazać, że w późnym okresie swojego życia można rozwijać swoje pasje i doprowadzić to do perfekcji. Bo pomijając to, że teraz zostałem misterem i trochę zacząłem działać w modelingu, to zacząłem też bardzo późno tańczyć. Teraz jestem zawodowym tancerzem i spełniam się jako tancerz. Dlatego też myślę, żeby to połączyć. Jeszcze nie mieliśmy tancerza mistera, więc tutaj chcę pokombinować. Jestem przede wszystkim osobą kontaktową. Bardzo lubię nawiązywać relacje z nowymi ludźmi. Bardzo lubię wychodzić do ludzi i jestem bardzo otwarty. Jestem otwarty na nowe relacje, tak powiedziałem, ale przede wszystkim na nowe wyzwania. Nie lubię stać w miejscu przede wszystkim. Ja jako tancerz bardzo dobrze się spełniam i jakby mógłbym w tym zostać, ale nie lubię robić ciągle tego samego. Dlatego przyszedłem tutaj, żeby móc robić jeszcze więcej. Wiem, że ten tytuł, dzięki temu Misterowi Polski mogę wykorzystać swoje 5 minut i już nie być drugoplanowy w showbiznesie, tylko pierwszy i dobrze to wykorzystam.